Witajcie ludzie, z tej strony Zdzichu, a my sobie znowu gramy w Wyprawę na Północ. Tym razem zostało nam do zrobienia, zrealizowania ostatnie chyba zadanie z trzech. Odszukaj kowala Johansena, aby wykuł łańcuch. Okej, da się zrobić. Do tego weźmiemy wszystkich swoich uczników, którzy na pewno nie przeżyją tego za szybko. Pójdziemy wzdłuż znaków i chyba... Nie wiem, czy to na przyspieszeniu. Wydaje mi się, że szybko typa znajdę. To nie będę przyspieszał. Ale jak to wyjdzie, to zobaczę. A czy mam coś ciekawego do powiedzenia w takim wypadku? O, wieczgi. Spójrz go. No nie za bardzo w sumie. A co, jak to mnie prowadzi do mojej wioski? Może nie. Dobra, będę ginąć po drodze. Tak to już bywa. Co mogę powiedzieć? Fajnie mi się w to gra, tylko nie wiem, ile to jeszcze mi zajmie. Ja kiedyś całą tą grę przeszedłem, tylko już kurde nie pamiętam jak, co, kiedy i tak dalej. Nie znam szczegółów misji, nie wiem, czy coś tam czasami za szybko nie robię, że no, tak jakby jest niesmak. O, jest i kowal, czyli dobrze szedłem wzdłuż tych znaków. Dobra. Opowiadają, że Johannes, dobra, jest niezwykłym kowalem, a ponadto jest tu w brud złota i żelaza. No powiedzmy, Johannes zgodził się wykuć łańcuch w zamian za kilka krótkich mieczy. Wszyscy żądają od nas czegoś w zamian, ale niech tak będzie. Jeśli taka jest cena powodzenia naszej misji, musimy ją zapłacić. Okej, czyli easy pewnie to ma. A czekaj. Czekaj, krótkich mieczy to ja nie mam. Gdzie to kowal? O, w dupę. Krótki miecz żąda jedno ciastko. I chyba tak zrobimy. W sensie, ja zrobię cięcie i wyślę do Sigurda handlarzy, żeby sobie handlowali z nim i kupowali czajstko. Krótki miecz, nie? Chyba tak zrobimy. Nie wiem, jak to wyjdzie. Od razu będą mi umierać. I tu chyba, żeby tego nie przedłużać, to zrobię cięcie. Jak coś ciekawego będzie, to wrócę, więc dwu. Tutaj nasz handlarz już nosi nasze krótkie miecze do magazynu. Miał ich 20, czyli tyle, ile potrzebujemy. Pewnie ich będzie brał więcej. Ale nic. I przy okazji porobiłem sobie 70 łuczników gratis, bo
No, sobie tu idę na mapie, widzicie to, co coś tam, to oni byli niegłodni. No, tutaj wilków dużo było, i tu, bo tutaj wysłałem swoich wcześniejszych, co byli tutaj, bo umierali z głodu. To ich wziąłem, żeby sobie poszli tędy. I tutaj jakieś skrzynki, nie będę otwierał, bo tu i tak, no, nic z tym faktem nie zrobił, ale widzę, że wilki tu chyba zabili. Bo by tu były, bo tu mnie zabiły wilki. Znaczy moich parunastu ludziów. Także już. Dobra, zobaczmy, czy mamy już, bo powinniśmy mieć. Kowal. Jest. Klik. Jak tylko zapłaciliśmy kowalowi trybut, ten niezwłocznie przystąpił do wykuwania łańcucha z trzech królewskich mieczy. Wow. Świtem łańcuch był gotowy, a kowal z dumą prezentował nam efekt swojej pracy. Teraz musimy jeszcze poprosić druidów o poświęcenie łańcucha. Ja pierdzielę. Nie to. Chciałem cel misji. Odszukaj sędziwych druidów, aby poświęcili łańcuch. Ja pierdzielę. No dobra. A gdzie są? Będziemy musieli jakoś ich odszukać. Druidów. Dobra, do tego celu wezmę tych i na przyspieszeniu, więc rura. O, znalazło ktoś coś. Fajnie.
druidzi. Obaj druidzi mieli zabór, mieszkali w prawdziwie zwierzchnim miejscu. Aha, ciekawe słowo. Rosły tam osobliwe odmiany roślin, a całe otoczenie tonęło w bujnej, soczystej zieleni. Obaj starcy byli nadzwyczaj serdecznie gościni wobec nas. Za poświęcenie łańcucha zażądali jedynie kilku grzybów, co płaci druidom trybut w postaci 10 grzybów. Okej. A więc to tu było. No, jak mogliście zauważyć, to pół mapy przeleciałem. Spoko. Fajnie było. Świetnie się bawiłem. Nie ma co. Dobra, bez patyczkowania. Płacimy im trybuda. Gzib masz. I misja zakończona. Uii, w tle mi ciągle umierają. Misja zakończona pomyślnie. Dwa sędziwie druidzie odebrali łańcuch od kowala i poświęcili go w trakcie tajemniczej ceremonii niedostępnej dla naszych oczu i uszu. Wow. Czekaliśmy więc cierpliwie na zakończenie świętego obrządku. Odpoczywaliśmy po trudach całego dnia. Ciemności nocy już się rozpierzchły, a pierwsze promienie słońca oświetliły ziemię, gdy podeszli do nas wyczerpani druidzi. Aha, udało się. No, łańcuch Fenrisa jest gotowy. Teraz naszym zadaniem jest poskromić króla wilków i założyć mu łańcuch. Okej. Co będzie naszym pieskiem? Yes. No i tak, zacznę chyba już jeszcze tą nową kampanię. Tam chwileczkę przygotuję podłoże pod naszą zabawę. I no i skończę odcinka, tylko co tu chcieli. Byliśmy uzbrojeni w magiczny łańcuch, będący jedno... Kurde, nie umiem czytać, jedyną skuteczną bronią przeciwko Fenrisowi. Miało się jednak okazać, że nie każdy dysponował wystarczającą siłą, aby dotrzeć do straszliwego wilka. No jak? Hordy Fenrisa, rura, normalny start. Hordy Fenrisa, bla 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 bla, przeczytajcie sobie, bo jednak mi się nie chce, ale ryj. Zbuduj osadę i korzystając z magicznych skrzyń, wyposaż swych wojowników w mikstury i amulety. Wow. A bez nie może być. Bez chyba też będzie spoko. No, także co tam? Chyba wybuduję osadę, ją przedstawię i skończę odcinek, tak mi się wydaje. Także tego. I no. Nie wiem, coś tu jest do powiedzenia? Coś oprócz tego? Oszukaj i zabij wilka Fenrisa. O, to będzie ciekawie. To w następnym odcinku będziemy atakować frajerzynę. Zobaczymy, co wyjdzie, ale zanim zaatakujemy, to wam przedstawię swoją osadę. I no. I tak, a później zaatakujemy. Więc pozwólcie, że się zajmę tym, co trzeba. Jak zrobię, to wrócę. Jak widać, coś tam zostało już porobione. No, teraz będziemy powoli kończyć, tylko zanim skończymy, to jeszcze was oprowadzę po rozbudowanej wieżeczce. Z góry się prezentuje ogólnie otako. Jeżeli możecie zobaczyć, ale FPS-y spadają, lol. No i tak, przybliżając, no to jest piekarnia, tutaj niektóre budynki właśnie z listy mi wyszły, czyli stąd, nie? Tu w skrzynkach tych znalazłem, o tych, były darmowe budynki do postawienia, czyli farma, młyn, piekarnia i studnia chyba, która jest za tym domem. Domy rozbudowałem, gancarnię stawiłem, tu magazyn jeden, tu też dom, tu chlew. Alchemika stawiłem. Co tu? Tu jeszcze szwalnię jedną i drugą. Tu chatę kamieniarza, domek, piwowara, chlew i też tu tego magazyn. Tu ten, żeby łuki robił. Szkołę, koszary też i chatkę zielarza i stolarnia i w sumie to tyle. I chyba tutaj jeszcze rozbudowałem strażnicę. Tak mi się wydaje, tak, chyba tak. A po lewej tutaj jeszcze mamy świątynię. Tak ustawioną dla picu, nie wiem co ona robi, ale coś tam chyba robi. Nie wiem, podświadomie chyba. No i co? No i to. No. Rozbudowaliśmy się jako tako. Później będziemy budować sobie armię i będziemy szukać tego Fenrisa, żeby go zaatakować i rozdupczyć w drobny bok. A czy nam się uda, to się zobaczy. Także co? Tu będziemy kończyć, więc ja już będę zapisywał. Pik. Tutaj.
No. Także z tego miejsca ludzie się będę z wami żegnał, więc subskrybuj, szampkę, jeszcze górę, dobre komenty, jeszcze raz proszę i zachęcam was do oglądania moich niechętników z tego gry, nie grając i się z wami żegnam, także nara.